będzie w budżecie i realizacja będzie 2015-16. Bo może, no nie wiem, może w ramach Setynu Dobrowskiego pójdzie? Może też jest. No oby. Jeszcze dwa lata temu burmistrz mówił, że być może w 14, być może w jakimś innym roku. W 14 nie ma. Ja chciałem tylko powiedzieć. Tak, tak, ale zaraz, ale Sebastianie. Nie, bo ja chciałem... Dokończmy. Owszem, będzie to realizowane. Przepraszam, droga Dąbrowskiego jest ulicą powiatową. Jeżeli z powiatem się wygadamy, jeżeli powiat będzie miał pieniądze, to by było jeszcze w tym roku realizowane. Ale powiat też za bardzo. Dlatego chciałem pociągnąć ten temat, bo będzie robiona droga powiatowa od osiedla Astronomu do Koniewa, Kotowa, Budniki bodajże. No, w ramach, tak. W ramach Schetynów. Ale tu od skrzyżowania od Kościoła, czyli jest ta ulica Dąbrowskiego. Przynajmniej złożony wniosek. I szkoda, że ten wniosek nie został rozszerzony o całe osiedle Astronomów. Chociażby ten odcinek ulicy Polnej, gdzie tak naprawdę najwięcej pojazdów się pojawia na tym odcinku. Nie wiem, dlaczego akurat ten odcinek nie był zrobiony. I tutaj też apeluję do Was, radnych z naszego osiedla, żebyście, no nie wiem, w przyszłości też naciskali na burmistrza, żeby to było realizowane. Nie brońcie się tym, że to jest droga powiatowa, bo współpraca pomiędzy burmistrzem a starostą jest dobra i bardzo dobrze. Tak? A mało tego, można było przy tej okazji zrobić ulicę Dąbrowskiego. Panie Sebastianie, przepraszam, ale burmistrz mówił, czy pan był obecny? Byłem. Właśnie odcinek od skrzyżowania, gdzie kościół, nie? W kierunku aż tam Koniewo, Żytowo i tak dalej, nie? Z czego bardzo się cieszę, bo będę miał gdzie rowerem jeździć, nie? Dalej. A tutaj później, tą stronę, aż do łącznika, do radiostacji, to normalnie jako druga faza, ale później z dołożeniem się przez miasto, na ścieżkę rowerową wzdłuż tego, nie? Wie pan, czego się obawiam? Że przez to ograniczenie tego, przynajmniej mojego zamysłu, czyli bez jakiegoś ronda tam, jak się wjeżdża na osiedla Astronomów i bez dołączenia do drogi wojewódzkiej, powiat nie otrzyma tej dotacji i to będzie dopiero szkoda, tak? Jeżeli tam tego odcinka nie zrobią. No, mam nadzieję, że będzie inaczej, tak? Natomiast... To jest jakimś warunkiem? Znaczy, ale nie, panie Sebastianie, tutaj nic nie ma, to jest droga wojewódzka, to jest wszystko powiatowa, droga wojewódzka to jest Ja pisałem kiedyś te wnioski, wiem za co są punkty dodawane za te projekty, o tym mówię. Ale to trzeba było przepisanie wniosku chyba już. Ale to pan burmistrz, pan starosta doskonale wiedzą i służby. No, żałuję, że nie został rozszerzony ten zakres. A była taka możliwość? Ale słuchajcie, bo to pewnie w podwórce brał dane pod uwagę, więc jak nie mamy za dużo z czego dołożyć, to sobie możemy się rozbudować. Ale jak ten wniosek został napisany, to trzeba było myśleć przed napisaniem wniosku, jeżeli już poszedł ten wniosek. No skoda, to ale czym więcej chcesz pieniędzy uzyskać, to musisz mieć swój większy wkład, nie? Ale poczekaj, to nowe rozdanie z Unii Europejskiej, na to drogi, na infrastrukturę będzie kupa pieniędzy przecież. Ale będzie na powiatowe mało. No to zobaczymy, jak to tam jeszcze będzie. Wie pan, co się działo? Na razie tam nie ma dybak, jak zobaczymy jeszcze tam na górze. Że mogą być jakieś przesyły. Były kolonie w każdej szkole, co się działo na Wielkowo, jak szło? Stary, to się w głowie mieści. To już normalnie całe jezdnia, nie było... A dzisiaj szereg samochodów jest niebezpiecznie. Ja chciałem powiedzieć, że na osiedla Astronomów robi się mało. Dobrze, to oświetlenie garaży. Pan Józef między innymi wydeptał tutaj. Jeszcze nie wydeptałem. Depczę już teraz trzeci rok. Przy szkole trochę się zrobiło, a ostatnio się nic nie robi. Więc no, coś tam trzeba było zrobić na tego osiedla, naprawdę. Tak, tak, tylko panie Sebastianie, spółdzielnia jako właściciel, to jest największe osiedle chyba w mieście. Łatwo zrzucić na kogoś. Chodzi o jakie współdziałanie. I też ile razy się zwracałem, no niestety, brak pieniędzy, będzie miasto na przykład nie wykona czegoś na przykład na terenach spółdzielni, bo też to musi być porozumienie. Nie możemy tak mówić, zaraz, dlaczego tam prezenty będą już robić. Ale droga powiatowa akurat to... No tam na drodze powiatowej tak, nie? Tylko słuchajcie, tutaj ja mam trochę żalu do spółki, to masz rację, Sebastian. Bo na przykład weź wspólnoty. Jak jest wspólnota, to patrzy budynek z docieplany, elegancki, super porządny w Lidzbanku. Na osiedlach... Jak ktoś weźmie wspólnotę, weźmie, to robi. Nie, ramy spółdzielni. Ale to Sebastianie, no, ale weź droga, włączą zamiast tego, nie? Dzwonię, nawet w tej chwili. Dzwonię, chodzę, proszę, nikt nie reaguje. To ludzie się wzięli, zrzucili, normalnie, który z taczką przyjechał, normalnie wyczyścili, cementu nadrzucali, ogrodzili, oni tak. Czy jeszcze? Skoro nie, dziękuję bardzo. Cisza. I tak jak mówię,
Spotykamy się, panie zajmujesz, z komisarzami tego budżetu, tego projektu budżetu, nie? I wtedy omówimy te kwestie, które będą interesowały. To jest ten budżet 20 kilka milionów był, a teraz już jest no 60, także ja ten porównywałem właśnie, przeglądałem długoterminową. Proszę?